Przygotowaliśmy dzisiaj pismo zarówno do pana przewodniczącego Andrzeja Deca, jak również do pana prezydenta miasta Konrada Fiołka. Pana Konrada Fiołka, który w tym miejscu w przeszłości również z innymi politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, politykami samorządowymi składał kwiaty. Jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Pomnik, który od 2018 roku uchwałą Rady Miasta powinien być przeniesiony na cmentarz żołnierzy radzieckich rosyjskich tutaj w Rzeszowie. Niestety ta uchwała nie została zrealizowana od 4 lat i za ten stan rzeczy ponoszę odpowiedzialność przede wszystkim radni miejscy z panem przewodniczącym Decem na czele, pan prezydent, obecny pan prezydent Fiołek, który również w poprzednich kadencjach był radnym miasta Rzeszowa i niestety z tego powodu cierpi dzisiaj wizerunek naszego miasta. Tak? Dlatego my, jako Konfederacja, ale również środowisko narodowe, które od lat mówi o tym problemie, przypomnę chociażby oświadczenie Narodowego Rzeszowa z 2020 roku w sprawie usunięcia tego pomniku, również z apelem o wykonanie uchwały, przypomnę manifestacje i protesty po marszach żołnierzy wyklętych tutaj w tym miejscu, również organizowane przez Narodowy Rzeszów i Młodzież Wszechpolską. Przypomnę działania polityków innych opcji, nie tylko naszych, ale tych, które wcześniej się o to upominały. Przypomnę, że od 2016 roku obowiązuje nas ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej. I ta ustawa właśnie w 2018 roku była przyczynkiem do tego, żeby właśnie w 2018 roku Rada Miasta podjęła taką uchwałę. I ta uchwała do dzisiaj jest niewykonana. W związku z tym przygotowaliśmy dzisiaj pismo zarówno do pana przewodniczącego Andrzeja Deca, jak również do pana prezydenta miasta Konrada Fiołka. Pana Konrada Fiołka, który w tym miejscu w przeszłości również z innymi politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, politykami samorządowymi składał kwiaty. Wzywamy w tych pismach między innymi pana prezydenta Fiołka aby raz na zawsze odciął się od wspierania, kultywowania i czczenia armii radzieckiej, armii czerwonej i całego systemu komunistycznego, ponieważ nie przynosi to chwały, chluby, ani nie jest jakkolwiek akceptowalne i tolerowalne przez mieszkańców naszego miasta, naszego województwa. Przeczytam państwu pismo, które z biura pana posła Grzegorza Brauna dzisiaj będziemy kierować. Za chwilkę je zaniesiemy, państwu również przekażemy do tego, abyście mogli sobie zrobić zdjęcie. Jeszcze tutaj będziemy nanosić jakieś poprawki, bo było przed chwilką drukowane, więc ale ogólny zarys jest taki, jak państwu przedstawiamy. W związku ze zbrojną napaścią Rosji putinowskiej na Ukrainę, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zaapelował do samorządów w całym kraju o usunięcie z przestrzeni publicznej nazw pomników i ulic oraz tym podobnych, które swą nazwą upamiętniają sowiecki komunizm. W Polsce od 2016 roku obowiązuje ustawa dekomunizacyjna. W myśl tej ustawy Rada Miasta Rzeszowa podjęła w 2018 roku uchwałę o przeniesieniu pomnika wdzięczności Armii Czerwonej z placu ofiar getta na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Niestety przez 4 ostatnie lata Rada Miasta, na której czele pan stoi, robiła co w swojej mocy, aby tej uchwały nie wykonać. Stąd w obliczu wojny najeźdźczej Rosji putinowskiej na Ukrainę, wstydem i hańbą dla pana, pana prezydenta Konrada Fiołka, wszystkich radnych miejskich, wszystkich mieszkańców Rzeszowa i całego Podkarpacia jest fakt, że w centrum naszego miasta, stolicy województwa, znajduje się obiekt, do którego odwołują się obecni rosyjscy mordercy, przede wszystkim ludności cywilnej Ukrainy, ale i żołnierzy walczących w obronie swojej ojczyzny. W medialnych doniesieniach widzimy rosyjskie czołgi z czerwonymi flagami, z sierpem i młotem. Z tym samym sierpem i młotem, pod którym mordowała Armia Czerwona Polaków podczas II wojny światowej. Oraz po jej oficjalnym zakończeniu, a której to armii pomnik nadal stoi w centrum naszego miasta. W związku z powyższym wzywamy pana do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Rzeszowa, na której winniście podjąć uchwałę o natychmiastowej realizacji przeniesienia wyżej wymienionego pomnika na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Proszę również o podjęcie uchwały wyrażającej solidarność dla narodu ukraińskiego w związku z toczącą się wojną z rosyjskim okupantem.
Szanowni Państwo, to jest nasze stanowisko. Będziemy za chwileczkę składać. Wzywamy jeszcze raz ten dokument. Wzywamy jeszcze raz pana przewodniczącego Deca. Wzywamy jeszcze raz pana Konrada Fiołka do tego, aby zajęli się niezwłocznie tą sprawą. Ponadto pana Konrada Fiołka wzywamy o to, aby raz na zawsze odciął się od propagowania, kultywowania i składania w takich miejscach kwiatów. Szanowni Państwo, to jest pismo, które skierujemy do przewodniczącego Rady Miasta, pana Andrzeja Deca. Podobne skierujemy właśnie do pana prezydenta Konrada Fiołka. No i jeszcze raz powtórzę apel, żeby on wybrzmiał głośno, kierowany do pana prezydenta Konrada Fiołka. Panie Konradzie, bardzo dobrze, że pan angażuje się w akcję pomocową dla uchodźców, dla Ukrainy. To dobrze, to wspaniale. Widzimy to w mediach. Pan się tym chwali. I dobrze, że to działa. Natomiast trzeba pójść krok dalej. Panie Konradzie, proszę się odważyć, proszę się nie bać, zrobić porządek z tym pomnikiem.